Jak tylko pojawiła się pandemia, to żałoba trwała 3 sekundy i po 3 sekundach od razu szukaliśmy jakichś rozwiązań. Także sama pandemia dotknęła nas też w jakimś stopniu, każdego praktycznie dotknęła, chociaż się wydaje, że nasza usługa jakby niekoniecznie jest taka, którą może dotknąć pandemia, bo dostarczamy jedzenie na wynos, ale nie, no też dotknęła, bo naszymi klientami są między innymi przedsiębiorcy czy ludzie, którzy też dostali w cudzysłowie po kieszeniach. Ale my przedsięwzięliśmy różne środki, na przykład rozszerzyliśmy trochę nasz teren działania. Dzięki temu sobie poradziliśmy i z powodu pandemii nie zwolniliśmy na przykład żadnego z ponad 50 pracowników. Biorąc pod uwagę to, że zaczęłam remontować młyn w marcu 2020 roku, kiedy było bardzo ciężko z fachowcami, z materiałami, były zamknięte sklepy, również goście nie mogli wtedy przyjeżdżać. W czerwcu otworzyłam młyn dla gości, natomiast w październiku były tego typu obiekty zamknięte przez prawie pół roku, więc na pewno wtedy koszty utrzymania budynku były ogromne, goście nie mogli przyjeżdżać, więc na pewno odbiło się bardzo negatywnie na działalności młyna. To, co się wydarzyło, zmieniło nie tylko nasze życie, dotknęło nas osobiście, chorowaliśmy, wiele osób zmarło. Natomiast bardzo, bardzo mocno zmieniło gospodarkę, zachwiało łańcuchem dostaw. Spowodowało, że na nowo musimy definiować właśnie łańcuchy dostaw, na nowo musimy szukać firm kooperujących. Nasi gorzący przedsiębiorcy również o tym mówią. I chcemy w tym pomóc. Chcemy naszym gorzowskim przedsiębiorcom pomóc w odpowiedzi na pytania, co będzie za chwilę.